faktach RMF FM. W naszym warszawskim studiu już Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, a mój gość tuż przed wyjazdem na Barbórkę, Tomasz Siemoniak, kłaniam się nisko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jedzie pan na Barbórkę? Tak, jadę do Wałbrzycha, to taki święty dzień dla Wałbrzycha i Wałbrzyszan. Mimo że kopalnie nie wydobywają już od 25 lat, to górnicy świętują i właśnie dziś uroczysty przemarsz, oczywiście kaczma piwna, msza. Niech żyje nam górniczy stan. Wszystkim górnikom, wszystkim barbarom nasze najlepsze życzenia. Barbarze Nowackiej, tutaj pan redaktor przy użyciu researcherów sprawdził wszystkie barbary, więc... Znam jeszcze parę innych barbar, dobrze, ale nie będę wszystkim teraz przez radio składał życzenia. Czy Platforma Obywatelska, partia, której pan jest wiceprzewodniczącym, stoi nad przepaścią? Na pewno nie. Partie, które stają nad przepaściami, nie organizują prawyborów. W partiach, które stoją nad przepaściami, nie toczy się rywalizacja o władzę, kto będzie nowym szefem. Więc jeśli są emocje, konkurencja, ludzie, to znaczy, że wręcz przeciwnie. Jesteśmy nad przepaścią. Przegraliśmy kluczowe wybory do Senatu, do Parlamentu Europejskiego, także samorządowe. Nie wpadłbym na to, ale to Bogdan Zdrojewski właśnie powiedział. A to dziwne, że uważa, że przegraliśmy wybory do Senatu, bo jest senatorem. Do Sejmu powiedział. A, do Sejmu. Zrozumiałem. Ja powiedziałem Senatu? Tak zrozumiałem, ale... Mogłem też to powiedzieć. Do Sejmu oczywiście, przegraliście. Oczywiście jego do ocena... Senatu zresztą też przegraliście, tylko macie większość mniejsza. Ocena Bogdana Zdrojewskiego, jak rozumiem, ubiega się w sposób niekonwencjonalny o przywództwo. Dlaczego konwencjonalny? Właśnie mówi, że obecne przywództwo jest złym przywództwem i on będzie przywództwem lepszym. Każdy ma prawo to powiedzieć. To demokratyczna partia. Partie wodzowskie mają to do siebie, że nikt nie dyskutuje o tym, jak zmienić szefa, bo szef jest niezmienny i jest poza demokratyczną procedurą wyboru i oceny. A u nas w Platformie jest tak, że co kilka lat mogą różne osoby kandydować. Jeśli Bogdan Zdrojewski poczuł w sobie taką siłę, proszę bardzo, ale zobaczymy, jak przekonał. Go ocenią. Pana nie przekonał. No na razie jeszcze nie przekonał, ale... Dziś jesteśmy w trakcie wyboru kandydata na prezydenta, 14 grudnia, sekundę, konwencja wybierze. Zaraz o tym porozmawiamy, bo chciałbym przynajmniej jedną rzecz do końca doprowadzić. Czyli pana nie przekonał Bogdan Zdrojewski, a Borys Budka pana przekonuje. On też mówi bardzo zdecydowanie, że to nie może być żaden lifting, to musi być bardzo mocny remont. No jak go pytają, to mówi, że remont z wymianą przywódcy. No ale Borys Budka, podobnie jak ja, jest wiceprzewodniczącym Platformy od wielu lat, więc... Myślę, że w takim wypadku też trzeba trochę od siebie zaczynać różne oceny. No szefa on... będziemy wybierać w styczniu i zobaczymy, kto się tak naprawdę zgłosi. Dzisiaj jest trochę taki moment, w którym różne osoby i każdy powie, trzeba zmienić, bo... Ale panie pośle, przecież bez względu na to, ktokolwiek by wystartował, pan i tak będzie popierał Schetynę, umówmy się. Dlaczego pan tak uważa? No popieram Grzegorza Schetynę, no oczywiście, ale to nie znaczy, że nie jestem ciekawy, kto wystartuje i kto co mówi, tak? To są ważne rzeczy tak naprawdę. To nie jest jakaś zabawa, to nie jest taki zgiełk internetowy. To są prawdziwi ludzie. Bogdan Zdrojewski, były minister, był eurodeputowany, był prezydent Wrocławia. To jest poważny zawodnik. Jak Borys on coś Budka. Mówi, tak samo. Oczywiście, były minister, teraz szef klubu. To są poważne rzeczy i nie należy takiego... jakiegoś dystansu czy drwiny do tego przykładać, bo to jest partia, która kto, razem w koalicji... Kto drwi? Nie pan redaktor, bo nie, słusznie pan redaktor pyta o to, bo to jest ważna sprawa na początku naszej rozmowy. Natomiast ja uważam, że to za spory plus, no to... że dopóki są w Platformie czy w partii ludzie, którzy mówią, chcę być jej szefem, było źle, a za mnie będzie świetnie, to jest bardzo dobrze, bo to znaczy, że partia żyje, jest o co walczyć. Grzegorz i temu Schetyna kibicuje. Na pewno wystartuje w tych wyborach? Trzeba jego pytać, więc ma wedle czas na decyzję. Wiedzy. Ja uważam, że wystartuje i należy do tych osób, które go namawiają do startu. Z Grzegorzem Schetyną, mówi tymczasem Bogdan Zdrojewski, na czele nie wygramy wyborów prezydenckich. I Anna Mucha mówi w zasadzie to samo. Schetyna osłabia naszego kandydata, nie jest popularny, nie jest dobrze postrzegany, ma słabe badania. Słowem, jak wystawicie Schetynę, to kandydatka wasza na prezydenta przegra.
Nie wiemy, czy kandydatka, czy kandydat. Tej decyzji nie ma. Wiemy, to po pierwsze. To zaraz o tym porozmawiamy. A po drugie, to, co mówi Anna Mucha, no nie podoba mi się. Dopóki Grzegorz Schetyna jest szefem, na pewno będzie do końca stycznia, to należy go szanować, a nie jego podważać, tak? Niech no, Anna Mucha, jeśli... Sam pan powiedział, że to jest demokratyczna partia. No każdy ma prawo powiedzieć, partia tak, przywódca nie, koniec. Socjalizm tak, wypaczenia nie, pamiętamy. Panu się to wszystko kojarzy. Pan redaktor też na pewno pamięta te czasy. Tak, pamiętam, jak Ewa Kopacz padała kaloryczność potraw w pociągach Warsu. To mi się to skojarzyło od razu z towarzyszem Gierkiem, który badał kaloryczność potraw. Tamto hasło to gdzieś 80. rok, a nie, socjalizm kilka tak, wypaczenia nie, to było wcześniej, moim zdaniem. Lata 80. A nie 70. W latach 70. partia nie przyznawała się do wypaczeń. Więc to był 80-81 rok. Może mieć pan i rację. Wtedy hasłem PZPR-u było socjalizm tak, wypaczenia nie. Okres błędów i wypaczeń było ulubioną frazą propagandzistów. Ja mogę z panem o tym chętnie porozmawiać, bo nas to widzę bawi. Pamiętam pan? Nie. Myślę, że wielu słuchaczy z ponad 2 milionów naszych słuchaczy też pamięta te czasy, tak, też pamięta te hasła i skrzywi się, bądź uśmiechnie. Obiecuję panu, że porozmawiamy o tym, bo... Ale na razie jednak o polityce tu i teraz. Prawybory w Platformie nie są po to, żeby odsunąć tak naprawdę dyskusję o wymianie Grzegorza Schetyny na kogoś innego, no bo teraz zajmiemy się czym innym, czyli mamy, tak naprawdę wiemy wszyscy, że wygra Małgorzata Kidawa-Błońska. Czy ktoś w ogóle traktuje serio Jacka Jaśkowiaka? Jeździ po Polsce, przychodzi nikomu nie można zabronić. Mnóstwo ludzi, ale spotyka się z ludźmi z Platformy, z elektorami, którzy przyjadą 14, słuchają go i tak jak obserwuje te reakcje, zyskuje na tych spotkaniach. Czy zyska tyle głosów, żeby zagrozić Małgorzacie Kidawie-Błońskiej? Trudno ocenić. Ale ja nie znam żadnego polityka Platformy, który powiedziałby, że popiera kandydaturę Jacka Jaśkowiaka. No bo wielu z polityków Platformy, także ja, nie mówi, na kogo zagłosuje 14, bo nie chcemy psuć prawyborów. Zabawy. Może nie zabawy, tylko prawyborów. Więc szacunek dobrze, dla... Dobrze, zna pan kogoś, kto popiera Jacka Jaśkowiaka? Popierają go działacze Platformy. Zna? No tak, nie wiem, może nie jest to postać z polityki ogólnokrajowej teraz, ale Marek Łapiński, były poseł, były marszałek dolnośląski. Popierają politycy z Poznania. Ja tutaj nie chcę jakiejś listy dawać, bo to każdy sam powinien mówić. A może, żeby były te wybory nieco bardziej otwarte i nieco bardziej takie, no bardziej naprawdę realne, a nie tylko ustawione, jak mawiał poprzednich Radosław Sikorski. No nieprawda. No niech pan jego przekona z kolei, nie mnie. No, to Radosław Sikorski mówił, że tamte go były ustawione. No dobrze, a może trzeba było zaprosić do prawyborów Szymona Hołownię? To są wybory, w których kandydują ludzie, którzy musieli zebrać podpisy posłów czy działaczy Platformy Obywatelskiej. A Hołownię to będzie dla was poważny przeciwnik? A ja nie wiem. Ja nie wiem, czy on wystartuje. Widzę spory ruch medialny wokół tej domniemanej kandydatury. Nie znam osobiście pana Szymona Hołowni, znam go z takiej kariery dziennikarsko-pisarskiej. Mam o nim pozytywną opinię. I ostatnie pytanie w tej części naszej rozmowy będzie pytaniem o wypowiedź Władysława Frasyniuka. Czy panu się język, którego no, właśnie nie da się cytować, podoba? Bardzo szanuję za przeszłość Władysława Frasyniuka. Proszę, Władku, nie mów tak, bo to szkodzi każdej sprawie, którą będzie się w taki sposób komentowało. Ale tym razem nie słyszałem takiego potępienia, że to jest język agresji, że to jest wzywanie... Jest to język agresji, oczywiście, tak? Natomiast staram się to powiedzieć bardzo uprzejmie, bo uważam, że... Uprzejmie porozmawiamy. Wspaniały życiorys Władysława Frasyniuka, legenda podziemia, zobowiązuje. Uprzejmie porozmawiamy nie tylko o hasłach PZPR-u, ale o polityce na RMF24. To redaktor przywołał hasło PZPR. I w interi.pl. Dziękuję serdecznie. Pan dla mnie, jakkolwiek nie studiował tego, to i tak będzie historykiem. Bo jak rozumiem, pan jest historykiem z zamiłowania. Tak jest. To zupełnie jak ja też historyk z zamiłowania. O tym PZPR. Dobra, nie, to już powiem teraz, bo nie wytrzymam. Najbardziej mnie rozbawiło hasło PZPR-u z 89 roku. Nie wiem, czy pan pamięta. Nasze błędy już znacie. I to było ich hasło wyborcze. Przewrotne. I pamiętam wtedy taką postać, która miała takie samo nazwisko jak obecny lider SLD,
ale to był Zygmunt Czarzasty, pierwszy sekretarz zespołu. I ludzie myślą, że to rodzina, a to nie była żadna rodzina. Który obawiał się, że PZPR wygra w wyborach do Senatu i w związku z tym na świecie wszyscy uznają, że wybory są sfałszowane. Tak, i że wygra zdecydowanie. No i biedny PZPR. To oznacza, że rozpoznanie sytuacji marne było. Pan Zygmunt miał nie za duże, I znaliśmy te błędy, jak nasze błędy już znacie i dlatego Polacy odrzucili wtedy przy urnach 4 czerwca częściowo wolnych wyborach PZPR. Obawiam się, że my moglibyśmy tak długo, ale ja chcę jeszcze o polityce. Pytam o te prawybory tak naprawdę z jednego powodu, bo tak, sam to powiedziałem, ale nie zdążyłem pana dopytać. Czy to naprawdę nie jest tak, że to jest świetny pomysł w sumie Schetyny? Bo gdyby czytać gazety, to Grzegorz Schetyna jest kompletnie utopiony. Nikt go nie lubi, gazety go nie lubią, wybijają na czołowych stronach wypowiedzi polityków Platformy, którzy go nie lubią, a ja jestem w stanie się założyć z panem nie, bo pewnie pan myśli to samo, że Grzegorz Schetyna wygra wybory w Platformie na przewodniczącego tej partii. No bo tak, no bo nie głosują gazety, nie głosują krytycy, tylko głosują ludzie, którzy myślą o Platformie, a termin i o Polsce, a termin styczniowy wynika z kalendarza statutowego od 4 lat. I gdyby te wybory były za rok... Można to było spokojnie przesunąć. Ale po co przesuwać? Znaczy, po co zmieniać termin, który jest tak bliski? A dziś już w ogóle styczeń będzie za parę tygodni. Dziś to już nikt o tym nie mówi, dlatego że Schetynie udało się przepchnąć pomysł pod tytułem robimy sobie prawybory. Zresztą to jest niesamowite, bo przecież wyglądało na to, że nie będzie prawyborów. No bo nikt nie chciał stanąć w szranki z Małgorzatą Kidawą-Błońską, więc znaleziono zająca. No i będą prawybory. To nie jest zając. Czy uważa pan redaktor, że prezydent Jaśkiewicz się zachowuje jak zając? Nie, to ale jest zając to poważne... nie jest pogardliwe, to od razu powiedzmy. Ale zając, nie, ale on absolutnie wierzy w to, że jest w stanie wygrać i wierzy w to, że może być prezydentem. A ja to wierzę nie jest w to, że kariera modelki jeszcze przede mną. Wygrał wybory na prezydenta Poznania. Nikt w niego nie wierzył. Byłem u niego tydzień przed wyborami w 2014 roku. Na konferencji prasowej go popierałem i pamiętam, jak wszyscy mówili, nie ma żadnych szans. Wygrał tamte wybory. Więc tych nie wygra. Pan wie, ja wiem, wszyscy wiedzą. No. Ale nie jest zającem. Znaczy, pan redaktor go obserwuje, kto śledzi, jak było on teraz dużo wywiadów. Ambicje, to prawda. To nie jest gość, któremu Schetyna, nawet Schetyna mógł powiedzieć, wicie, rozumicie, Jaśkowiak, wystartujcie, bo prawybory są potrzebne. Nie, to jest ktoś i czy on wygra, czy przegra, odegra dużą rolę w polskiej polityce jeszcze, bo to jest ten typ gościa, który on sobie buduje we współczesnej polityce, gdzie się liczy osobowość, autentyzm, nie jakiś plastikowy, partyjny przekaz, ma dużą przyszłość. No, co i on do autentyzmu, to powiedziałbym, trochę mam tu pewne wątpliwości. Ale można się z tym autentyzmem nie zgadzać, nie, tak? Nie, mam wrażenie to... po prostu, że Jacek Jaśkowiak prezentował już mniej więcej wszystkie poglądy, w związku z tym ma pewną wątpliwość, czy te są jego ostatnimi i czy jest w nich do końca szczery, a pan się uśmiecha. Ja się uśmiecham, bo mimo wszystko wolę takich polityków niż cały tabun. Jest on z różnych partii, którzy ten... nawet nie trzeba pogłaśniać telewizora, wiadomo co powiedzą. Najbardziej na świecie powinien się panu podobać Michał Kamiński. Był już wszędzie i jeszcze wszystko przed nim. Ale mówi ciekawie i jest zapraszany do różnych audycji, tak? Tak, to jest akurat... Czy jest pogląd, którego na przykład tacy ludzie nie wygłosili, zastanawiam się. No, pewnie nie mówią, że zmienili poglądy, tak? Bo to by było w sprzeczności z tą linią. Brzmi to bardzo trafny, bardzo trafny Tomasz Siemoniak, błyskotliwy, naprawdę. No to wiadomo, ludzie z Dolnego Mokotowa tak mają. Właśnie tak. To jeszcze jedno. Czy pan traktuje poważnie rady Donalda Tuska? To jest pytanie moje, jest jak najbardziej serio. Tak, oczywiście. Jest to ktoś, przy którego boku się wychowałem jako polityk i no jest to ktoś, kto jak coś mówi, to wiem, że on nie mówi czegoś przypadkiem, byle jak. No to jeśli traktować go serio, to powinien pan już dzwonić dawno do Władysława Kosiniaka-Kamysza i mówić: Władku, budujmy nowe centrum. Donald wzywa. Sam Donald Tusk w tym wywiadzie, bo rozumiem, że do niego tak. Telewizyjnego wywiadu Donalda Tuska z poniedziałku pan dyrektor nawiązuje, mówił o trudnościach, tak? I no, ale powiedział, że on by bardzo chciał, żeby doszło do takiego powołania nowej, umiarkowanej prawicy, jak powiedział. No i że takie trwałe porozumienie między Platformą a PSL-em jest potrzebne, bo inaczej zostaniecie zjedzeni, no, nie użył słowa zjedzeni, no, ale zaatakowani poważnie przez lewicę. Donald Tusk bardzo kibicował temu, żeby
Platforma razem z PSL-em, czy Koalicja Obywatelska razem z PSL-em startowała w wyborach parlamentarnych w lecie. Rozmawiałem z nim o tym i bardzo mu na tym zależało. Do tego nie doszło. PSL poszedł swoją drogą, to była ich decyzja. Weszli do Sejmu i również z wypowiedzi Donalda Tuska wynika, że wszelkie zmiany na scenie politycznej to będą po wyborach prezydenckich. No dzisiaj my będziemy mieć na pewno swojego kandydata. Wygląda, że Władysław Kosiniak-Kamysz też ale będzie może kandydować. Ale właśnie prawdziwą wielką zmianą byłoby to, gdybyście wystawili kandydata wspólnego. Nie jest to, jak sądzę, możliwe. No już teraz raczej my nie zrezygnujemy z własnego kandydata, a i PSL najwyraźniej też nie. Wszyscy mają w polskiej polityce traumę roku 2000, gdy Unia Wolności nie wystawiła kandydata i popadła w ogromne tarapaty. A niezależny wtedy kandydat, pan Andrzej Olechowski, odegrał dużą rolę, mimo że tych wyborów... Odegrał dużą rolę przy zakładaniu nowej partii Platformy tak, Obywatelskiej. Tak, właśnie tak. Więc wszystkie partie wiedzą, że to jest kilka miesięcy dużej promocji, wywiadów, ale występów. Ale wie pan, ale spokojnie. Pan dobrze wie i ja, bo mamy w domu kalendarz. Że mamy na Dolnym Okotowie, tak jest. Proszę Państwa, my tam mamy takie rzeczy, naprawdę, że hu-hu. Mamy więc kalendarze i widzimy, że następne wybory dopiero w 2013 roku. Mamy 23. Redaktoru tak troszkę. Proszę na Dolnym Okotowie dobrze, też jest 2019. Dobrze, że nie powiedziałem w 2003, bo ja się po prostu czuję co najmniej 20 lat młodszy przy panu. Myśmy ledwo przed chwilą pokonali komunizm, proszę pana. Ledwo to co prawda, był 89 w naszej rozmowie, więc tak niech było. Pan ode mnie nie wymaga, żebym tak od razu był 30 lat później. Dobrze, ma pan rację. W 2023, tak czy owak. Wybory następne dopiero za 3 lata. Więc wie pan, po co wystawiać kandydata, skoro to się i tak wszystko jeszcze przemieli na tysiąc sposobów? Ja mam takie przeczucie, że te wybory będą wcześniej. Patrząc na to, co się dzieje w PiS-ie, jednak na pewną dekompozycję tego obozu, zmęczenie władzą, afera Mariana Banasia pokazuje jakieś afera pokłady. Afera Banasia. Jak była afera Kwiatkowskiego, to nikt wtedy nie żądał, ale nie żądaliście od niego, żeby się podawał do dymisji, prawda? Ale tu PiS sam żąda od bo niego, mają, a on się do dymisji... Bo może mają, jak mówią, no tak, wyższe standardy. Ale jednak są. Krzysztof Kwiatkowski prowadził nieroztropne rozmowy przez telefon nie, dotyczące no nie, polityki kadrowej. Ma cztery zarzuty. Kamienice, no ma zarzuty i niech się broni przed sądem. Natomiast tutaj to, co się dzieje z Marianem Banasiem, to jednak jest innego kalibru Panie afera. Pośle, drogi sąsiedzie, jeden rozmawiał, jak mówił Krzysztof Kwiatkowski, z łysym gangsterem, a drugi rozmawiał z Burym, z Janem Burym z PSL-u. Naprawdę, po ale jednych, jak mawiała moja babcia, po jednych no pieniądzach. Nie, będę tutaj protestował. I nie chcę o tym ale rozmowy prowadzić, bo skręciłem. Tak? Nie, nie bronię teraz żadnych gangsterów. Nie, bo w porównaniu prezes do NIK-u powinien być przykre poza podejrzeniami. Chodzi mi tylko o to, że PiS wygląda tak, u progu drugiej kadencji swoich rządów, jakby stracił jakieś paliwo. I tyle. I uważam, że 2023 jest terminem oczywiście konstytucyjnym, ale te wybory parlamentarne będą wcześniej. Być może z różnych powodów, być może z chęci PiS-u jednak ratowania tego, co się da gdzieś za rok lub dwa. Zobaczymy rzeczywiście, co się stanie. PiS ma swoje problemy i to jest ich sprawa. Z panem rozmawiam o sprawach Platformy. A nie boi się pan właśnie, że jeśli dojdzie do czego, że jeśli nie dojdzie do jakiegoś poważnego ruchu waszego zjednoczenia z PSL-em, jakiejś formy zjednoczenia, albo budowy czegoś więcej, bo PSL mówi o Wielkiej Koalicji Polskiej. Jak zwał, tak zwał. No słowem, jeśli nie dojdzie do tego, to za chwilę przyjdzie Zandberg z Biedroniem i was zjedzą. Na razie uzyskali kilkunastoprocentowy wynik. Media się w nich zakochają, zobaczy pan. No ale miłość mediów krótko trwa, nawet gdzieś czytałem taki artykuł o tym, ile już było miłości przez te ostatnie lata, ilu polityków wydawało się tymi zbawcami i liderami. Ryszard Petru do dzisiaj ma pewnie wycięte te teksty z gazet. Więc miłość mediów i opinii publicznej krótko trwa, liczą się projekty trwałe, a wszelkie zmiany na scenie politycznej następują, gdy się zbliżają wybory. Gdy się nie zbliżają, to sądzę, że ten stan rzeczy będzie trwać jeszcze przez rok 2020. Lewica, to, że ktoś raz
fajnie wystąpił w Sejmie, to jeszcze nie znaczy, że to jakoś zmieniło zasadniczo sytuację. Kropka. Czy ja mogę jedną prywatę z panem załatwić? Bardzo proszę. Przecież jesteśmy sąsiadami. Widział pan, co się porobiło w Parku Morskie Oko? Jak no, asfaltem wylali. Na zdjęciu, które umieścił pan redaktor, obiecuję, że natychmiast po powrocie z Barbórki, z Wałbrzycha, ja jutro rano udam się tam na spacer zbadać sytuację. Ja pytam poważnie. Nie, absurd, błąd, zła decyzja. Proszę państwa, zabetonowali piękny park w Warszawie i mówią być może, że to są te ścieżki rowerowe, tylko że ta jedna z tych ścieżek rowerowych prowadzi pod schody, takie wielkie schody przez całą Skarpę, więc jeśli już, to są przełaje. A skoro przełaje, to trzeba było tam sztuczne błoto zrobić. Po schodach zjeżdżają wózki, jak w filmie Pancernik Patriotyczny. Chyba widłowe raczej. Nie no, to są pańscy koledzy, Paweł Przyjmuję, Rabie i Rafał Trzaskowski. Biorę na siebie tę sprawę. Nie, bo ja uważam, tak zupełnie serio, uważam, że dorobianie do tego partyjnych poglądów jest błędem. Nie wiem, pójdę, zobaczę. Nie Pan ma tu partyjnych poglądów. Warszawa jest miastem parków. Jest miastem, które przyjezdni chwalą za zieleń. No dobra, nie psujmy tego. To mamy między sobą taki układ, deal, że będziemy w tej sprawie zabiegać, tak żeby jest. Coś z tym zrobili. Mamy, proszę państwa, fajny park na Mokotowie i oni go nam betonują, więc nie róbcie tego w swoich miastach. Nie idźcie tą drogą. Nie bądźcie jak Rabie i Trzaskowski. Nie betonujcie parków. Ja nie wiem, czy to ich decyzja. To trzeba sprawdzić. Nie, jasne, to zabetonował jaki złośliwie specjalnie nie, jeszcze. Może jakiś średniej rangi urzędnik, miłośnik asfaltu. Myślę, że tam ręce prezesa Banasia nie sięgają. Pozdrawiamy wszystkich prezesów, wszystkie Barbary przede wszystkim. Kłaniamy się nisko. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję.